Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku lwa na moim kanale i zapraszam do czytania na miłość walentynki luty 2023. Z racji tego, że w lutym mamy właśnie walentynki, zrobimy czytanie stricte uczuciowe na relacje, ponieważ te czytania najczęściej Was interesują. Zrobimy ten film z podziałem na dwie części, czyli jedna dla singli, druga dla osób w stałych relacjach bądź dla osób, które są w związkach, ewentualnie spotykacie się od jakiegoś czasu, no i sprawdzimy, jak to się wszystko rozwinie. Przypominam, że tarot nie jest wyrocznią, to jest tylko wskazówka, doradca, wy macie wpływ na swoje życie i na podejmowane przez siebie decyzje. Oczywiście czytanie to jest ogólne, dlatego też nie będzie rezonowało z każdym z Was. Poczytania prywatne zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku w dziale Karty Społeczność na moim kanale. Są wszystkie zdjęcia z opisami. Zobaczmy zatem, drogie lwy, single. Co Was czeka w miłości w miesiącu lutym? Lwy, single. No Wy jesteście bardzo mocno w swojej energii osadzeni. Przyglądacie się komuś prawdopodobnie w internecie, w mediach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie. Za kimś tęsknicie, bo tu jest ewidentnie tęsknota. Pokazuje mi się przy Was ryba, rak bądź skorpion. Ewentualnie też drugi lew. I Wy chcielibyście uzyskać informację, czy macie jeszcze szansę u osoby z przeszłości. Tu jest bardzo mocno pokazana sytuacja, gdzie lew tęskni za kimś z przeszłości, może jakaś relacja się nie udała, może doszło do rozstania z jakichś tam powodów, no i teraz trochę tęsknicie. Więc tutaj, kochani, no z racji tego, że luty, że walentynki, jeżeli faktycznie Wam zależy, spróbujcie może do tej osoby napisać, zagadać w jakikolwiek sposób, no i zobaczycie, czy jest szansa, tak? Szansa mi się pokazuje, ponieważ mamy asa mieczy. Asy, jak wiecie, to ogólnie szanse w tarocie, to jest szansa na rozmowę, na szczerą rozmowę, na wyjaśnienie sobie pewnych zaszłości z przeszłości, także tutaj jak najbardziej, kochani, zielone światełko. Dla osób, które nie czekają na nikogo z przeszłości, tu się komuś przyglądacie. Ktoś Wam się bardzo podoba, ale jest to osoba albo przy pracy, albo właśnie w internecie. Obserwujecie kogoś cały czas, myślicie o tej osobie, jak tu zagadać, jak tutaj, nie wiem, zaprosić tę osobę na randkę, na spotkanie. Będziecie teraz kombinować, co zrobić, żeby się do tej osoby zbliżyć. Więc energie są takie, powiedziałabym, bardzo mocno badawcze. Najpierw obserwacje, a później po prostu próbujemy tutaj coś z tym zrobić. Myślę, kochani, że to jest bardzo fajny miesiąc, żebyście weszli w jakąś relację, bo tu jest dużo ognia, pasji, namiętności, jest chemia, jest fizyczność, no i też mogą narodzić się uczucia. Bo jakby nie było, mamy jednak karty kielichowe. Także mogą tutaj być uczucia, tutaj z tego spotkania może rozwinąć się całkiem sympatyczna znajomość prowadząca do relacji, także naprawdę, kochani, warto tutaj zaryzykować. Wyjmę dla Was kartę z tarota Sexual Magic, zobaczymy, jaki ma przekaz. Tu mamy piątkę mieczy, no może tak być, że po prostu Wy jesteście, kochani, po jakiejś relacji i chcecie w coś zainwestować, ale się troszeczkę obawiacie, stąd też takie po prostu podchody. Może też tak być, że osoba, którą obserwujecie, jest w związku i dlatego jesteście wycofani, nie wiecie, czy macie w to zainwestować, czy zagadać do tej osoby, bo jednak tutaj ktoś jest, tak? Także zbadajcie teren i sprawdźcie. Zobaczmy kartę wyroczni dla Was. Komunikacja jest kluczowa, kochani. No właśnie, dlatego dopóki nie porozmawiacie, nie dowiecie się niczego. Warto zagadać, warto spróbować, ewentualnie napiszcie do mnie poczytania prywatne i wtedy po prostu mając wgląd w Waszą osobistą sytuację, mając datę urodzenia, jestem w stanie coś Wam też doradzić. To czytanie jest ogólne, więc mówię, no słucha mnie dużo lwów. Nie jestem w stanie wszystkim tutaj teraz powiedzieć, tak, próbujcie, bo to jest osoba, która faktycznie się z Wami spotka, bo może tak być, że ma kogoś, no i tego związku już nie porzuci, tak? Więc zawsze warto tutaj mieć wgląd w taką sytuację.
Sprawdźmy zatem osoby spod znaku lwa, które są w relacjach, w związkach. No tu, kochani, bardzo ładne karty, bo to wszystko zmierza do małżeństwa. Jest miłość, jest tutaj dużo zmian takich z przeznaczenia, zmian karmicznych. Osoba, z którą jesteście, to jest osoba z przeznaczenia. Także wy się spotkaliście nie bez powodu, nie przez przypadek w tym wcieleniu. No i tutaj wszystko zmierza do małżeństwa. Są wartości duchowe, wartości religijne, są uczucia i jest miłość, generalnie chęć zaangażowania się. Tutaj może pojawić się ciąża w najbliższym czasie, dla co po niektórych z Was. Jeżeli ktoś tutaj czeka na pierścionek zaręczynowy, owszem, jak najbardziej w te walentynki możecie się tego spodziewać. Jakaś wspólna wycieczka, wyjazd, który umocni Waszą relację. Widzę wyjazdy, przemieszczania, widzę wspólne spędzanie czasu, takie rozmowy o przyszłości. Być może będziecie chcieli kupić dom, mieszkanie, jakąś nieruchomość. A jeżeli nie mieszkacie razem, to tutaj będą rozmowy o wspólnym zamieszkaniu, o wynajęciu czegoś razem. Może ktoś zaproponować, wprowadź się do mnie, spróbujmy, jak to będzie, tak, mieszkając razem. No bo wiadomo, że dopiero ludzie się docierają i poznają, jak już zamieszkają razem. Widzą wszelkie mankamenty, plusy, minusy, no bo wiadomo, jak się tak człowiek spotyka, no to mając dobry humor, jest w stanie się spotkać taki i tutaj zarazić humorem drugą osobę, no ale jak się mieszka na co dzień, no to nie zawsze mamy ten dobry humor. Są wzloty i upadki, no i warto się po prostu bliżej poznać, żeby się tutaj móc dotrzeć. Także tutaj osoby w związkach, macie naprawdę bardzo ładne karty, bardzo takie no, romantyczne, uczuciowe, ale tu jest szczera miłość, tu jest głęboka więź, głębokie uczucie i warto zainwestować, kochani. Sprawdzimy z tarota Sexual Magic. Czwórka kielichów, kochani. Także tutaj powiem Wam tak. Ktoś się z Was jeszcze może obawiać, czy to wszystko po wspólnym zamieszkaniu się uda, tak? Bo te osoby chcą przekroczyć bramę, chcą wspólnie zamieszkać, wejść do tego domu. Ale gdzieś tam z tyłu głowy jest światełko. A co, jak się nie uda? A co, jeżeli po tym, jak razem zamieszkamy, zaczniemy się kłócić, tak? No bo tutaj jednak jakby nie było, jest dziewiątka mieczy, czyli takie nieprzespane noce, brak wiary w siebie, brak wiary w to, że może się udać. Pomimo tego, że ta więź jest naprawdę ogromna i silna, to jeszcze te strachy są, ale kochani, no każdy z nas ma strach, obawy, także to nie ma się co tym przejmować, trzeba ryzykować. W życiu trzeba naprawdę ryzykować. Sprawdźmy kartę wyroczni. Jesteś wystarczająco dobry. Także kochani, tu jest karta, która to potwierdza. Wy wcale nie macie się czego obawiać. Kto nie ryzykuje, ten nie spija pianki, winka, tak? Także tutaj wiadomo, no trzeba po prostu czasami zaryzykować, żeby zobaczyć, co z tego będzie, ale myślę, że będzie dobrze. Także trzymam za Was kciuki, życzę dużo miłości, zapraszam do czytań prywatnych. Pozdrawiam serdecznie.